Nic na to nie poradzę, że biżuteria secesyjna przemawia do mnie najbardziej. Zastanawia mnie tylko, kto to nosił. Wiecie, ja tych wymyślnych form w ogóle nie spotykałam na zdjęciach z epoki. Cześć, nazywam się Kajani. Jestem kolekcjonerką. Jestem rekonstruktorką. Piszę tematyczne artykuły, prowadzę wykłady i warsztaty, a w tej serii pokazuję Wam książki godne polecenia. Mamy tu książkę, która jest wydana w sposób, który ja osobiście lubię. Czyli oprócz tego, że jest język rodzimy, gdzie pokażę, to obok macie jeszcze wersję angielską. W związku z tym ja to mogę przeczytać. I nieważne, że to jest teoretycznie książka niemiecka. Jakby była niemiecka? No to tak, dobrze. Książka jest podzielona rozdziałami, które notabene macie wypisane na okładce i to są nazwiska najsłynniejszych twórców ówczesnych biżuteryjnych. Laliku, Faket i tam tych paru innych. Duże wydanie, twarda okładka. To duże wydanie oznacza, że macie po prostu takie duże. Takie duże zdjęcia, wiecie, małej biżuterii w gruncie rzeczy. Rok 99 wydania, więc zobaczcie, to jest genialne, móc zobaczyć biżuterię w takim wielkim powiększeniu. To jest generalnie książka do tego, żeby się zaślinić, chyba że ktoś nie jest wielbicielem epoki. Ja jestem, więc innym wielbicielom secesji też serdecznie i gorąco polecam. Katarzyna Janiszewska. A i serio mówiłam Wam, tu macie w sam raz klamerkę do paska. I o ile klamerki do paska widuje takie fantazyjne, to wisiorów, naszyjników, to zupełnie na zdjęciach nie ma. Wiecie, jak kiedyś zobaczycie na zdjęciu coś w tym stylu, to ja proszę kontakt tutaj do mnie. I pokażcie mi takie cudo, bo ja zdecydowanie bym chciała zobaczyć, że one to naprawdę nosiły. A książkę bardzo, bardzo polecam.